Tak jak było powiedziane wcześniej, udajemy się teraz w podróż. Zabierze ją nas Michał Gaszyński, współtwórca bestsellerowego Atlasu Odkrywców, autor niesamowitych budowli, czyli wspaniale zilustrowanej i pełnej intrygujących faktów książki podróżniczej. Autor za chwilę zaprezentuje nam konstrukcje zajmujące szczególne miejsce w historii ludzkości. Zapraszamy. Witam wszystkich. Czy dobrze mnie słychać? Chyba tak. Ja się nazywam Michał Gaszyński i opowiem dzisiaj o niesamowitych budowlach. To jest tytuł książki, którą napisałem. O, tutaj mam pilocik. Może na start powiem trochę więcej o sobie, bo jest mi, to jest w ogóle, jestem zaszczycony, że jestem na Festiwalu Nauki, ponieważ całe życie nie miałem w ogóle nic wspólnego z nauką. W podstawówce byłem najsłabszy, w gimnazjum byłem średni, w liceum byłem beznadziejny i wszystko zmieniło się, gdy na studiach dostałem się na Erasmusa do tego do Lizbony, do Uniwersytetu w Lizbonie. Coś się stało z prezentem. Okej, już jest. Tam okazało się, że uniwersytet jest bardzo wymagający. Ja dostałem wielkiego kopa motywacyjnego. Wróciłem do Polski i razem z moją siostrą i z jej mężem zaprojektowałem takie mapy edukacyjne. To są takie, tutaj nie widać, ale to są wielkoformatowe mapy wypełnione ciekawostkami naukowymi, gdzie znaleziono największy diament, gdzie leży tunel na świecie i tak dalej. I mieliśmy wielkie szczęście, ponieważ w ogóle tę mapę zbieraliśmy pieniądze na projekt na takiej platformie crowdfundingowej Kickstarter. Zebraliśmy 100 tysięcy złotych, wysłaliśmy mapy do ludzi z 32 państw. To był fajny sukces. Co się stało dalej? Jedno z największych wydawnictw na świecie zgłosiło się do nas, powiedziało, że chciałoby wydać książkę z tych map. I wydaliśmy książkę po angielsku, ona następnie została przetłumaczona na 4 języki, na polski, niemiecki i hiszpański. Książka była nawet nominowana do brytyjskiej nagrody literackiej. Dalej, w międzyczasie robiłem wszystko, żeby uciec przed takim zwykłym życiem, więc na rok razem z moją narzeczoną zamieszkałem w vanie. I przez rok podróżowaliśmy po południu Europy, głównie po Portugalii, po Hiszpanii. Serdecznie polecam takiego vana. A w międzyczasie napisałem kolejną książkę, Niesamowite budowle, też po angielsku. No i to były po prostu takie historie ciekawych budynków, wybranych trochę może nietypowym kluczem, ilustrowane też przeze mnie. Książka została przetłumaczona na polski, niemiecki i, co ciekawe, na chiński. Jedna z niewielu pewnie polskich książek przetłumaczona na chiński. No dobra, to przejdźmy do niesamowitych budowli. To jest mapa wszystkich budowli, jakie zmieściłem w książce. Oczywiście nie uda nam się o wszystkich powiedzieć, ale zacznijmy może od Australii. Okej. W Australii pewnie wszystkim przychodzi do głowy tylko opera w Sydney, ale mi udało znaleźć się coś ciekawszego. Wszystko po kolei. To jest Australia. I do Australii w 1780 roku z Wielkiej Brytanii wyruszyła pierwsza flota składająca się z kilku żaglowców, 700 skazańców i 700 osadników, którzy płynęli do Australii, żeby założyć pierwszą osadę, stałą osadę w Australii. Ci ludzie wieźli ze sobą także zwierzęta, a wśród nich króliki. Wzięli je po to, żeby rozmnażać i jeść. I z tymi królikami wiąże się ciekawa historia, ponieważ w 100 lat później... Jesteśmy. 100 lat później pewien australijski dostojnik wypuścił 24 króliki w tym miejscu po to, żeby sobie na nie zapolować. I oczywiście nie udało mu się upolować wszystkich 24. Kilka królików przeżyło i one zaczęły się niekontrolowanie rozmnażać w Australii, ponieważ nie spotkały tam żadnych drapieżników. Największym drapieżnikiem w Australii jest pies dingo. No i te króliki rozmnożyły się do niesamowitych rozmiarów.
To jest błąd. W 1920 roku było ich 20 miliardów. Dzisiaj jest ich 200 milionów. I te króliki zjadały wszelkie pola uprawne i zagrażały funkcjonowaniu kolonistów. Więc co my tutaj mamy dalej na slajdzie? Więc postanowiono wybudować w 1905 roku płot. Płot na króliki, to jest ta pierwsza niesamowita budowla z mojej książki. Ten płot, w sumie zbudowany z trzech etapów, ma 3200 km długości. Został zbudowany w 6 lat i co prawda w porównaniu do muru chińskiego jest krótszy, bo mur chiński ma 21 tysięcy km, no ale jest to całkiem imponująca budowla. Koszt jednego kilometra wtedy wynosił budowy jednego kilometra $250, a dzisiaj byłoby to $20 000. Tak płot wyglądał, kiedy go zbudowano. Tutaj widać taki wóz, którym jeździ pan lub pani patrolująca płot, sprawdzająca, czy nie ma w nim dziur. Tak płot wygląda dzisiaj, tak? Ta konstrukcja nadal funkcjonuje. No i co? Przez lata rząd Australii próbował sobie poradzić z problemem królików. Tutaj widać myśliwego, który na swoim wozie wiezie wiele martwych zwierzątek. On dostawał za każdą sztukę upolowaną jakieś tam dolary. Oprócz tego oczywiście były trutki na króliki, wybijano gniazda królików, a nawet wzięto się za broń chemiczną i w 1950 roku wypuszczono wirusa, który miał zarazić wszystkie króliki i je zabić. I z początku zadziałał, ale te zwierzęta szybko się odporniły na tego wirusa i przestał on w ogóle im zagrażać. To zastanawiacie się pewnie teraz, gdzie jest drugi taki płot, jak daleko? Otóż, co ciekawe, bardzo blisko, bo kilka tysięcy kilometrów na wschód jest jeszcze dłuższy płot, który został zbudowany, żeby chronić, oddzielać psy dingo, czyli największego drapieżnika w Australii, od owiec, które uprawiali koloniści. Płot ma 5000 km długości, jest najdłuższym płotem na świecie. Tak wyglądał wtedy, kiedy go zbudowano. Tak wygląda dzisiaj. On musiał być wyższy, on ma 1,80 m wysokości. I tutaj jest taka tabliczka, tego nie widać, ale jest $3000 kary za zostawienie otwartych drzwi w płocie. Dobra, to by było tyle, na tyle w Australii. Teraz przenosimy się do Ameryki Południowej, a dokładnie na malutką wysepkę, która należy do Chile. To jest ta wyspa. Jest naprawdę mała, ma tylko 20 km szerokości. Nazywa się Wyspa Wielkanocna, pewnie słyszeliście o niej kiedyś. I ona jest pośrodku niczego, jest oddalona o 2000 km od najbliższej wyspy, a od kontynentu Ameryki Południowej 3,5 tysiąca km. Ale mimo wszystko jakimś cudem w 1200 roku, około tego roku, trafili na nią ci ludzie, czyli Polinezyjczycy. No i ci państwo, ten lud od razu zaczął konstruować moai, czyli słynne wielkanocne głowy. Są owiane wielką tajemnicą. Nie za bardzo wiadomo jak były tworzone oraz co przedstawiały. Istnieją teorie mówiące, że przedstawiają przodków Polinezyjczyków, którzy odwiedzili wyspę. To jest, tu na mapie zaznaczyłem umiejscowienie wszystkich pojedynczych głów wielkanocnych. Jest ich prawie 1000 i co ciekawe, wszystkie są zwrócone do środka wyspy. Też nie wiadomo dlaczego. Możliwe, że dlatego, że miały symbolicznie strzec mieszkańców wyspy. Tutaj kwadracikami zaznaczyłem platformy, tak zwane ahu. To są takie platformy, też nie do końca wiadomo, czemu służyły, ale znajduje się ich ponad 20 na wyspie i na tych platformach jest po kilkanaście moai.
I wszystkie zostały, tutaj widzimy taką platformę i one dzisiaj stoją, ale w 1960 roku zostały wszystkie przewrócone przez tsunami, które uderzyło w wyspę. Tutaj zaznaczyłem lokalizację kamieniołomu i w tym kamieniołomie wyprodukowano 95% wszystkich Moai. Tak wygląda ten kamieniołom. Tutaj widzicie albo nieukończone, albo ukończone, ale jeszcze nie przetransportowane głowy. Jest ich naprawdę dużo i ten widok robi wrażenie. Ja niestety tam jeszcze nie byłem. Tak wygląda posąg jeszcze nieukończony. Jak widzicie, on jest już częściowo wyrzeźbiony w skale, ale jeszcze nie odcięty i nie wyjęty z niej i nie przetransportowany. Kolejną wielką tajemnicą jest to, jak te Moai były transportowane. Wyspa jest duża, kamieniołom był oddalony czasami nawet o kilkadziesiąt kilometrów od finalnego miejsca. I to jest taka współczesna teoria tłumacząca sposób, w który te posągi były przemieszczane. One były tak kołysane na boki i co chwilę ciągnięte przez tę ekipę do tyłu. To jest tylko teoria, także nie wiemy, czy tak było naprawdę. Wiele osób mówi, że to są wielkanocne głowy. Natrafiłem na taką grafikę, która pokazuje, że tam pod spodem jest wielka rzeźba całej postaci. To jest nie do końca prawda, ale jak zobaczycie na tym zdjęciu, nie są to tylko głowy, jest to cały posąg, często zakopany do połowy. I może tego nie widać na prezentacji, ale tutaj są takie malutkie rączki. Także to były rzeźby całych postaci. Tak wygląda największy Moai, który nazywa się Paro. I on dzisiaj leży przewrócony. Ale tutaj jest taka wizualizacja pokazująca, jak on wyglądał, gdy jeszcze stał. Miał niespełna 10 metrów wysokości. Na czubku miał taki kapelusz, który się nazywa Pukao. On był zrobiony z zupełnie innej skały, skały czerwonej, z kamieniołomu, który był zlokalizowany w zupełnie innej części wyspy. I te kapelusze prawdopodobnie symbolizowały jakieś tradycyjne koki włosów postaci, które były rzeźbione. Oczywiście na tę wyspę niestety przybyli Europejczycy. W XVIII wieku Brytyjczycy odkryli Wyspę Wielkanocną i oczywiście przywieźli ze sobą choroby, które wytrzebiły lokalną populację. W 100 lat z 3000 mieszkańców populacja spadła do zaledwie 111. Co gorsza, Brytyjczycy, gdy wrócili po 100 latach od odkrycia wyspy, ukradli jednego Moai z wyspy. Dzisiaj jest to jedyny posąg, który nie znajduje się na wyspie. Został on przetransportowany tym statkiem jako prezent dla królowej Wiktorii, brytyjskiej królowej Wiktorii. I dzisiaj posąg stoi w Muzeum Brytyjskim. No dobra. To chyba czas lecieć dalej. Byliśmy w Ameryce Południowej, byliśmy w Australii, to teraz zawitajmy do Afryki. Jak myślicie, co to może być? Ktoś się domyśla? To jest elektrownia słoneczna. To jest największa termiczna elektrownia słoneczna na świecie. Ona jest zlokalizowana w Maroko, pośrodku pustyni, albo bardziej, na zakładzie pośrodku Gór Atlas. Coś mikrofon przerywa. Ta elektrownia, największa na świecie, została zbudowana w kilku etapach i najbardziej ciekawym etapem jest ten, który zaraz się tutaj zaznaczy. O, ten taki spiralny kształt to jest tak naprawdę 250-metrowa wieża, która 250 metrów to jest mniej więcej tyle, co Pałac Kultury z iglicą. I na szczycie tej wieży pompowana jest płynna sól. Następnie światło ze wszystkich 7000 zwierciadeł kierowane jest na szczyt tej wieży, gdzie ta płynna sól jest podgrzewana i ona ma niesamowitą właściwość, ponieważ bardzo dobrze przetrzymuje temperaturę. I w nocy, kiedy nie ma słońca, a jest zapotrzebowanie energii, można z tej płynnej soli odzyskiwać energię i zamieniać ją na
elektryczność. Zapomniałem też dodać, że ta elektrownia zaopatruje Maroko w 5% energii elektrycznej. Także tak dużo i tak niewiele. Jeśli chodzi o tę część elektrowni, działa ona trochę w inny sposób, ale podobny. Tutaj widzicie po lewej takie zaokrąglone zwierciadła i one zbierają światło na tej tubie, w której jest ta sama płynna sól i ta sama płynna sól jest podgrzewana i później z niej jest wytwarzana energia elektryczna. Chciałem jeszcze dodać, że elektrownie słoneczne to wspaniałe źródło czystej energii, ale ma też wady. Po pierwsze trzeba przeznaczyć bardzo dużo miejsca, często wyciąć bardzo dużo drzew, żeby zbudować taką elektrownię. Często się pozbywa miejsca występowania pewnych gatunków zwierząt oraz zużywa się bardzo dużo wody do czyszczenia tych zwierciadeł z pyłu. Dobra, skoro jesteśmy przy elektrowniach, to zostańmy przy elektrowniach i wybierzmy się do Azji. Tutaj pośrodku Chin znajduje się największa elektrownia wodna na świecie, zbudowana na trzeciej najdłuższej rzece na świecie, na rzece Yangtze. I ona nie dość, że jest największą elektrownią, to jest największą elektrownią wodną, to jest największą elektrownią w ogóle na całym świecie. Produkuje 22 500 MW energii. To jest 38 razy więcej niż ta elektrownia w Maroko, którą przed chwilą wam pokazywałem. I pierwotnie miała odpowiadać na 10% zapotrzebowania Chin na energię. Dziś jest to 2,5%, ponieważ zapotrzebowanie Chin znacznie wzrosło i ta elektrownia jest po prostu ziarnkiem piasku we wszystkich elektrowniach tego wielkiego państwa. Energię w tej tamie, bo to jest tama, produkują 32 gigantyczne generatory. Każdy z nich waży 6000 ton. Tutaj widzicie największą windę dla statków na świecie. Ona transportuje statki pomiędzy zbiornikiem, pomiędzy jeziorem utworzonym podczas budowy tamy, a rzeką poniżej jej. A tutaj widać tę windę. Ona jest niesamowita, gigantyczna i naprawdę wielkie statki podnosi na kilkadziesiąt metrów. Tutaj widzicie ogrom wody, jaki przepływa przez elektrownię. To jest średnio na sekundę ilość wody, która napełniłaby 45 basenów olimpijskich każdej sekundy. A tutaj widzimy z góry zbiornik wodny, który powstał podczas budowy tamy. Tu jest tama, tu jest zbiornik. On się nie wydaje taki wielki, ale jest naprawdę duży. Mówi się, że jego budowa spowolniła prędkość, z jaką obraca się ziemia, ponieważ duża ilość wody została wyniesiona wyżej niż była pierwotnie. Przez to jest większy ciężar na jakby zewnątrz kuli ziemskiej i wolniej się ona obraca. Przez co doba wydłużyła się o 0,06 milisekundy. To niewiele, ale coś. Zostańmy jeszcze przy tym zbiorniku wodnym. On jest naprawdę wielki. Żeby go stworzyć, trzeba było zalać 13 miast oraz 1300 wsi i wysiedlić miliony ludzi. Ten zbiornik niestety utrudnia przepływ rybom przez rzekę. I doprowadził między innymi do wymarcia takiego gatunku jak ten słodkowodny różowy delfin. Tama jest wspaniałym wynalazkiem, ponieważ zapobiega wielkim powodziom, które nawiedzały Chiny mniej więcej co 10 lat. Teraz ta rzeka Yangtze będzie wylewała tak dramatycznie raz na 100 lat, także znacznie zmniejszyła ryzyko powodzi. Dobrze. Mamy teraz za sobą Azję, więc pora na nowy kontynent. Przenieśmy się do Europy. Gdy układałem książkę, bardzo zależało mi na tym, żeby był jakiś budynek z Polski, ale oczywiście w Polsce nie mamy jakichś takich wielkich, spektakularnych budowli. Myślałem o Pałacu Kultury, o kopalni soli w Wieliczce, ale ostatecznie wybór padł na
Zamek w Malborku. Pewnie niewielu z was wie, to jest ilustracja z książki mojego autorstwa, pewnie niewielu z was wie, że to jest największy zamek na świecie pod względem zajmowanej powierzchni. Tutaj na ujęciu z Google Maps lepiej to widać. Zamek jest wielki, zajmuje 21 hektarów. I dla porównania powiem wam, że to jest połowa powierzchni Watykanu. Czyli można powiedzieć, że zamek w Malborku mógłby też w teorii być najmniejszym państwem na świecie. Tak wyglądały jego mury. Do budowy zamku zużyto 12, a nawet 15 milionów cegieł. Jego mury miejscami mają 6 metrów grubości. Oczywiście, jak pewnie wszyscy wiemy, zamek został zbudowany przez tych panów, czyli Zakon Krzyżacki. W jego murach pochowano 11 wielkich mistrzów zakonu. I co ciekawe, zamek nigdy nie został zdobyty. Został on kupiony przez króla Kazimierza Jagiellończyka za równowartość 600 ton złota. Zamek niestety został zupełnie zniszczony podczas II wojny światowej, gdy armia radziecka ostrzegała broniących się Niemców i jego odbudowa trwa tak naprawdę do dzisiaj. Nie został odbudowany w 100% do dzisiaj. Dobrze. Pilot mi jak zwykle nie działa. Okej. Teraz przenieśmy się na północ, na malutki archipelag, no nie taki mały, na archipelag Svalbard, należący do Norwegii. I myślałem, że ktoś mnie woła. I tam... czas, już mamy czas. Okej, no to dziękuję wam, to tylko wam pokażę ostatnią budowlę, jak ona wygląda. To jest globalny bank nasion. Tutaj przetrzymywane są nasiona na wypadek końca świata. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że was zaciekawiłem. A mam jeszcze malutki konkursik, mam książkę w ramach prezentu i żeby nie robić konkursu, to może zapytam, kto jest najmłodszy? Kolega jest najmłodszy, więc kolega dostanie książkę. Już ci ją daję. A, kolega był od początku. Dobrze, chodź kolego, już na boku to zrobimy. Dziękuję jeszcze raz. Thank you.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza powołana ustawą w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. Rozwijają się tu nowe technologie związane z branżą automotive, IT czy z medycyną. GZM to kształtowanie ładu przestrzennego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego, zadania związane z transportem publicznym, by łatwiej było wszędzie dojechać, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich i promocja obszaru, bo to niezwykły obszar i niezwykli ludzie. Dowiedz się więcej na www.metropolia.gzm.pl. Erasmus Plus. Europejski Korpus Solidarności. Nowe perspektywy, szersze horyzonty, środowisko i walka ze zmianą klimatu, włączanie i różnorodność, transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu demokratycznym. Nowa perspektywa finansowa 21-27.